Cześć, witam serdecznie, Wam Szakalaka z tej strony, Fishing Planet. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku postaram się z Wami trochę porobić misję. Zobaczymy, czy uda nam się całą tą misję zrobić, czy chociaż ją zaczniemy i mniej więcej pokażę Wam, jak ją tutaj będę starał się zrobić. Misja, na którą dzisiaj chciałbym zapolować, to polowanie na Kanji Nori i to się nazywa Bucktail. I chodzi to o to. Słuchajcie, przejdziemy tutaj do misji. One są tutaj w zakładce opanowanie i chodzi o to, że musimy pochwalić się swoimi umiejętnościami wędkarskimi, łapiąc drapieżniki Kanji Nori na przynętę Bucktail. I słuchajcie, Bucktail to jest ten taki jakby główka jigowa, przypominająca małą rybkę z takim ogonem kogucim, nazwijmy to takim kogut. Pewnie ktoś, kto tam łowi sporo szczupaków, spotkał się z tą przynętą. Myślę, że w muchówce też jest takie, w wędkarstwie muchowym też takie przynęty występują, więc myślę, że jest, pewnie wiecie, o co chodzi. Nie można tutaj jeszcze dorzucić, tak jak w buzzbaicie na przykład, nie można tutaj sobie jeszcze dorzucić gumy, więc to jest jakby cała kompletna przynęta. No i co my do tego zadania musimy zrobić? Musimy złowić seriolię olbrzymią, 60-kilogramową i więcej. Czyli to jest jakby trofkowa, ta unikalna. Tak jak tutaj, no, trofka to jest jeszcze dla mnie z innej gry. No tutaj są unikaty, tak? Czyli to jest unikatowa seriolia. Seriolia japońska 30 kilo plus. I to też jest ta unikat, ale taki nawet większy, bo mi się udało złowić 20 tam paru kilogramową, 5 chyba, czy 26-kilogramową i ona była unikatem, ale jeszcze do misji nie zaliczyła. No i krank zrzutu płetwy 60 kg, jak tutaj widzicie. Ja już go mam zaliczonego, ja już wcześniej porobiłem sobie trochę takich przebitek. Te przebitki zmontuję Wam na samym końcu w filmie. Zobaczycie sobie mniej więcej, jak te ryby wyciągałem, z jakiego miejsca. I słuchajcie, mój zestaw do tego połowu wygląda tak. To jest wędka ta spinningowa, powiedzmy spinningowo-trollingowa z DLC. Ona jest do 70 kg. Do tego mam zamontowanego Bucktaila 50-gramowego z haczykiem 6.0. I teraz tak, słuchajcie, są dwie opcje, jeżeli przyjdziecie, będziecie robić tą misję, a nie macie jeszcze levela tak jak ja. Pierwszą opcją jest, no wiadomo, kupno dodatku DLC, w którym będą te Bucktaile. To raz. Dwa, możecie zakupić je tutaj poprzez te goldy. Gold Bite, ja je mam odblokowane, tylko teraz tak, pytanie, czy ja je mam odblokowane, bo miałem DLC, po prostu część tych przynęt mogę już kupić, mimo że nie mam levela, to mogę je kupić za te Bitecoiny, czyli tą złotą monetę. No to jest jakby taka opcja, żeby to zdobyć. Ceny tych Bucktaili, które ja używam do misji, to jest 49 Bitecoinów. No sporo, niestety tutaj wszystko na morzu. Jeśli chodzi o złoto, ma tam swoją jakąś wartość, no i tak to się wszystko kształtuje. I trzecią opcją, którą ja akurat w moim przypadku tego mojego Bucktaila zdobyłem, są to misje, słuchajcie, i one tutaj w zakładce zbadać, ja już mam skończone te misje, ale to jest bodajże denna ryba Kanji Nori. Zobaczcie, dowiedzcie się swojej biegłości, łowiąc gatunki ryb występujące przy dennych wodach Kanji Nori. No trzeba wejść na mapę, złowić Apriona niebieskiego, Luciana rubinowego i Tarię Goliata, czyli tego grupera, tego takiego wielkiego. I właśnie tam nagrodą za tą misję było 44 tysiące plus 1 bitcoin. No i właśnie ta przynęta, którą teraz używam do tej misji. Także polecam ogólnie robić tę misję. Ten cały płaszczeń, który jest na tej mapie, zacząć sobie od tego. Bardzo fajnie to sobie zrobić, ale przy okazji zobaczcie, jak będziecie robili też inne misje, czyli są te eksploracje, eksploracja 2, później są też, żeby złapać wszystkie rodzaje tuńczyka, też daje nam nagrodę. Dosyć fajna kasa, zawsze jakiś tam bitcoinik i właśnie fajne są też przynęty, jeżeli nie macie tych DLC, to właśnie z tych misji można właśnie sobie fajne tutaj przynęty pozdobywać. Ja Wam w tym momencie teraz pokazuję, jakie już tutaj zdobyłem, z jakich misji. Te misje tak naprawdę robią się przy okazji, jeżeli będziecie robić ten quest chain, on Was będzie też kierował po różnych rybach, podennych, niedennych, tuńczykach, nietuńczykach, trollingi, łowienie z gruntu, łowienie z toni i łowienie z powierzchni, także robiąc tą główną
główny łańcuch tych misji, będziecie przy okazji robić te misje poboczne, no i sobie w ten sposób właśnie zdobywać przynęty. Ja teraz jestem na etapie Bucktaila, jeśli chodzi o opanowanie. Staram się robić te misje, szczególnie, że tutaj też będzie 58 tysięcy expa, 3 bitcoiny, 38 tysięcy kasy, dostanę kolejnego Bucktaila 35-gramowego, haczyk 5.0, do tego będziemy mieli też jeszcze, widzę, jakiegoś pluga i dostaniemy też żyłkę 55-kilogramową, 3 kilometry, także fajne są te nagrody w tych misjach. Jeśli chodzi na przykład o mnie, no to ja lubię mieć te misje. Dopóki właśnie mam takie misje, mam takie zajęcie, no to mam co robić i sobie działam. I teraz tak, słuchajcie, gdzie tutaj w tym przypadku tego Bucktaila, tej misji z tych seroli, gdzie możecie to szukać, już wam pokazuję, jak właśnie robiliście ten łańcuch tych misji podstawowych. W pewnym momencie mieliście taką misję, tam już którąś z kolei, już nie pamiętam, jaki to był numer, ale ona polegała na tym, żeby odwiedzić miejsce, w którym występuje wieloryb. Taki wieloryb, on tam wyskakiwał, pływał wokół was, pokazywał się i wy tam w tym momencie pobieraliście dane i warto w tym miejscu właśnie, gdzie odwiedzać się tego wieloryba, tą misję z tym wielorybem, warto sobie postawić tą boję nawigacyjną, jako że to jest bardzo świetne miejsce właśnie do połowów tych ryb, które są tutaj potrzebne do misji, czyli tych seroli olbrzymich japońskich i tego kranksa żółtopłetwego. Też tutaj spotkacie, słuchajcie, to miejsce znajduje się na mapie. Jeżeli nie byliście jeszcze w tej misji, a chcielibyście w ogóle sobie tutaj połowić, to jest tak naprawdę naprzeciwko tego punktu respa, gdzie macie 2-1, to jest ta zatoka, gdzie skąd wypływacie łodzią. Drugie miejsce to jest to, gdzie możecie się przenieść, łowić sobie tutaj z brzegu. I mniej więcej właśnie ten punkt znajduje się tutaj, gdzie występują te ryby do misji. Ale też czy do misji, czy ogólnie, jeżeli będą wam potrzebne, czy fajnie będziecie chcieli sobie po prostu pofarmić na tych rybach. Występują tutaj te trzy gatunki, ale również trafiają się też ta duża makrela. Ja teraz poklikam po tych markerach mniej więcej, zobaczcie, co ja sobie tutaj połapałem w tej okolicy. Tak jak widzicie, odzłowiłem 25 kilo tą seroli japońską, ale ona była już unikatowa, ale jeszcze do misji nie zaliczyła, więc cały czas tam próbuję. Tu mam na unikatowego karanksa żółtopłetwego i tu mam postawiony taki marker pusty, ale to jest mniej więcej, on tutaj się pojawia też, serolia olbrzymia. Więc tutaj cały ten obszar występuje, łowię tu w ciągu dnia. Prawdopodobnie można by też posprawdzać, czy te rybki nocą tutaj nie pokazują, nie podchodzą, bo też jest sporo gatunków, które czy dzień, czy noc, one są dosyć aktywne. Słuchajcie, ten obszar, ale tak naprawdę cała tutaj ta zatoczka, jak popatrzycie na sonar, ryby tutaj występują, więc można stawać w różnych miejscach. Tak samo ja tutaj, jeżeli łowię sobie przy tych swoich markerach, które postawiłem, ale jeżeli na przykład przestają mi ryby brać, odpływam kawałek dalej i te ryby też są w dalszym ciągu możliwe do wyłowienia, więc cały ten obszar, tak naprawdę cały tutaj ten obszar, aż tam po te skałki jest aktywny. No i słuchajcie, pokażę wam, jak to mniej więcej ja tutaj jeszcze łowię. Też tu jest takie charakterystyczne miejsce, możecie się ustawić naprzeciwko tego. Tutaj nie wiem, czy tam jakaś świątynia, czy co tam się znajduje na tej górze. Jak to rzucam? No rzucam ile się da przed siebie. Niestety w tą wędką nie rzuca się daleko 20 metrów. Spuszczam tą przynętę mniej więcej tak do połowy wody. No i podciągam wędkę do góry i lewym przyciskiem robię po prostu metodę szarpaną. No i w pewnym momencie następują brania. Czasem fajnie ryba weźmie tak, że od razu się zatnie. Czasem są tylko takie uderzenia. No ale to wszystko pokazuje wam, że coś w tej okolicy się dzieje. O, widzicie, teraz też znowu mieliśmy takie uderzenie w wędkę. No i w ten sposób się tutaj się łowi. No wszystkie te gatunki z misji się trafiają. Także to jest kwestia czasu po prostu, kiedy te unikaty się tutaj zameldują. Jak mówiłem, no już tego karanksa całego to nawet już miałem 2 unikaty. Z roli japońskiej miałem unikat też już niestety taki jeszcze nie spełniający wymagań tej misji, więc cały czas próbuję. No jak mówiłem, próbuję za dnia. Nocami jeszcze tutaj nie testowałem, no ale mniej więcej te przewijanie za dnia też jakoś nie jest do... O, proszę, teraz było też duże uderzenie, niestety rybka się nie zacięła.
nie jest jakieś dokuczliwe, bo ja tutaj mniej więcej stoję z pół godzinki, a przez pół godzinki mnie wchodzi, no to przewijam na następny dzień, a z kontem premium chyba tam jest cooldown pół godziny. O, proszę, coś nam tutaj przywaliło. Nie jest jeszcze super mega ogromnego, bo zauważyłem, że jak przekraczamy tak te 50-60 kilo, to gościu zaczyna, łapie troszeczkę inaczej tą wędkę. Łapie za ten uchwyt nad multiplikatorem, więc tutaj nic wielkiego nie będzie. Ale może to być ta serolia japońska, która tam, no 25 kilo to już jest unikat, więc miło by było. ale no zobaczymy, co tutaj się dzieje. Tak jak mówiłem, no już jest trochę czasu. Trochę czasu już jest też po tym DLC, które wyszło, po tym wejściu tej mapy. Cały czas dosyć często tutaj łowię. No jednak, wiadomo, no już te pierwsze... O, proszę, medalowy karang z żółtopłetwy. No 37 kilo, 5000 expa, 11 tysięcy kasy. Przy okazji robienia tej misji też można właśnie sobie i fajnie podlevelować, i fajnie zarobić. To jest dosyć aktywne miejsce, to jest też takie dosyć popularne miejsce. Tutaj często gracze przypływają na łodzi, jako że tutaj też mieliście właśnie ta misja z tym wielorybem, stawaliście, ale też chyba nawet tutaj była misja w tym łańcuchu, która właśnie też wymagała od was. O, proszę, kolejna ryba i tu już widzimy, że będzie trochę lepsza sztuka, bo tam wędkę złapał trochę inaczej. Tutaj też chyba ta misja kierowała was, żebyście właśnie te serolie tutaj łowili mniej więcej z tego miejsca, która z tych misji, więc to jest takie popularne miejsce, aktywne, także zachęcam jak coś do odwiedzania tego miejsca i bawienia się w tę misję. No i do czego jeszcze zmierzam, że no właśnie ja już jestem już trochę połowiony na tym morzu. Te pierwsze moje wrażenia, jak jeszcze nie oglądaliście, to zapraszam do filmu poprzedniego z Fishing Planet. No teraz już troszeczkę pozmieniało mi się rzeczy. Był ostatnio mały patch, tam poprawiał różne drobne błędy. Teoretycznie dźwięk też, no ale jak słyszycie, dźwięk do końca jeszcze nie jest naprawiony. No i do czego zmierzam? No fajne jest to łowisko. Dalej, jeśli chodzi o wizualnie, bardzo mi się podoba i jak dla mnie wygląda tutaj wszystko dużo lepiej niż w Russian Fishing czy Fisher Online, jeśli chodzi o mapy morskie. Naprawdę, to jest bardzo ładnie ta mapa wykonana. No jednak spodziewałem się troszeczkę, że ten exp chyba troszeczkę szybciej będzie mi się nabijał. Dużo ludzi właśnie mówi, że na Kongo tak typowo, żeby grindować pod exp. Kongo chyba w dalszym ciągu jest lepsze. Ja kiedyś bardzo dawno temu byłem na Kongo. Później jakoś tam, no wiadomo, skończył mi się ten dostęp do Konga, już na Kongo nie wchodziłem. Teraz musiałbym 75 level wbić, żeby Kongo odwiedzić. Więc jak wbiję ten level, to na pewno tam jakiś nagram też może materiał z Kongo, jak to się u mnie wygląda. Na razie bardzo szybko zbliżam się do Brazylii. Brazylia chyba jest od 68, ja mam 67, więc może jak będziecie zainteresowani, też coś tam z Brazylii dla was nagram. No a tutaj no bawię się dobrze, tylko no wiadomo, po pierwszym zachwycie zaczyna się dostrzegać też troszeczkę takie rzeczy mniej dopracowane albo jakieś takie rzeczy, które no doskwierają. Jak na razie mówię, no według mnie niektóre ryby w stosunku do tego, jak walczą, jak długo czasu nam zajmuje walka z tą rybą, tutaj ukłon w stronę Merlina, no to jeżeli nie złowimy tych unikalnych ryb, no to takie powiedzmy mniejsze, czy medale, czy zwykłe wersje, no to w stosunku do tego, ile czasu musimy poświęcić na walkę, szczególnie, no, że ja teraz jeszcze też nie mam tej najmocniejszej wędki, to jest ta wędka z DLC, ale to jest 70 kilo, chyba najmocniejsze zestawy w okolicach 90 levela, to są tam 80 parę pod 90 kilo, więc no można to delikatnie pewnie przyspieszyć, no ale na tą chwilę mam wrażenie, że niektóre ryby w stosunku do tego, ile dają expa, no to ta walka przebiega trochę za długo, nie? I jeśli chodzi o kasę, nie narzekam, bo kasa się sypie, no ja nie wiem, jak tam na Kongo było, już nie pamiętam. Ale tutaj problemy pieniędzy też nie są, to na każdej rybie idzie zarobić i naprawdę teraz nawet korzystam z wódki wypożyczonej, bo robiłem inną rzecz i to też przygotuję na ten temat film z Fishing Planet, więc pokażę wam takie polowanie na pewną rybkę, ale to przy okazji jakiegoś innego materiału. Dzisiaj skupiamy się na polowaniu, na tego łowieniu, na tego bucktaila, tutaj właśnie na gatunki wymagane do misji. No i właśnie mówię, no exp tutaj chyba troszeczkę zawsze jest w stosunku do walki trochę mały. No i tak większy, z tego co czytam różne opinie,
Też wy fajne komentarze zostawiacie pod ostatnim filmem. To chyba każdy do tego jakby troszeczkę narzeka właśnie na to, że walczy się za dużo w stosunku do tego, co ekspowo niektóre ryby ze sobą dają. Bo oczywiście, jeżeli będziecie trafiać zawsze na unikaty, no to te unikaty też mają dobry strzał, ale mam wrażenie, że tutaj aż tak łatwo o te unikaty nie jest, na przykład jak na Kongo, tam na tych nilowych okoniach. I jest troszeczkę ciężej, przez co no nie łowicie tyle tych unikatów, właśnie przez to jest chyba właśnie te wrażenie, że tego expa jest za mało. I to taka moja pierwsza uwaga. Druga, no że też ta walka, słuchajcie, no jednak no, dużo ryb walczy tak naprawdę w ten sam sposób. I czy to będzie tuńczyk taki, owaki czy śmaki, wygląda to wszystko podobnie. No i fajnie jest, powiecie, no ja na przykład mam teraz tak, że ja złowiłem już tam praktycznie z tych dużych ryb po każdym jakieś tam po unikacie, albo i czasem po parę, no i wiem, jak to mniej więcej te walki wyglądają, no i mniej więcej to jest tam 10 czy 15 minut walki w ten sam sposób, więc aż tak bardzo mnie już na te tuńczyki nie ciągnie właśnie z tego względu, że walczy się bardzo długo, a niekoniecznie tego expa jest tak bardzo dużo, że teraz się skupiłem właśnie trochę nawet na poszukiwaniu tych mniejszych rybek, takich, które można szybciej, że tak powiem, wyjąć, szybciej złowić i może właśnie przez to, że będzie ich więcej w krótszym czasie, to może ten exp będzie podobny, jeśli na przykład wyciągnięcie jednego takiego tuńczyka ciężkiego, z którym walczymy, to fajnie się tą walkę toczy, ale mówię, jeżeli nastawiacie się na takie łowienie, powiedzmy, grindowe, czyli chcecie jak najwięcej danych ryb wyciągnąć, no to te walki po 10 minut czy 15 w ten sam sposób, to jest chyba też zarzut taki trochę, że te ryby, no Merlin tam rozróżnia, że to jest tuńczyk czy Merlin, no ale to jest też na takiej zasadzie, że on tam ucieknie na 100 metrów czy 200, zwiniecie go, on znowu nawinie na 60, znowu ucieknie na 60, już macie go pod nogami, to jeszcze robi takie 3-4 odjazdy, no i to jest fajne, ale na dłuższą metę trochę męczy, no a tutaj jednak to ma być zabawa, więc myślę, że jakby tutaj twórcy delikatnie tą szarpaninę z tą rybą przykrócili, no bo mówię, no fajnie raz to zrobić, ale za 5., 10., 100. razem, no to już to jest bardziej irytujące niż sprawiające frajdę. No ale to takie moje jakby przemyślenia, oczywiście możecie się z tym zgodzić, możecie się z tym nie zgodzić. Każdy po prostu sobie gra tam jak uważa. Dlatego stąd też poszukiwania trochę tych mniejszych rybek, to też mi sprawia frajdę. No i ten system misji, to też jakby mnie nakręca cały czas, żeby tutaj spędzać czas, bo ja lubię takie misje, jak mam właśnie w jakiejś grze mam misje, które mogę sobie wykonywać, które sobie gdzieś tam mogę grzebać w tym wszystkim, to jest jakby do mnie dodatkową motywacją, żeby w tej grze spędzać czas. Obawiam się, że może jak te misje mi się pokończą tutaj na Japonii i nic nowego nie będzie dodawanego, no to w pewnym momencie może być takie trochę znużenie, ale to też dlatego mam tutaj odblokowane tego rzekę Maron, na której byłem już tam wstępnie, trochę sumy połowiłem też, ale jeszcze nie wszystkie misje, nie wszystkie gatunki mam złowione, tak samo dojdzie za chwilę ta Brazylia, więc będzie też taka odskocznia, że nie tylko ta Japonia, można posiedzieć trochę na Japonii, później gdzieś pójść na inne łowisko. I tak sobie tu będę, że tak powiem, egzystował w tej grze. Jakbyście chcieli też brać w tym udział, to dajcie znać jak najbardziej. Myślę, że Fishing Planet, jeżeli wam się spodoba, no to będziemy też coś więcej nagrywać, ja nie widzę problemu. Tylko że to z perspektywy, słuchajcie, takiego amatora, powiedzmy, no bo ja tutaj w Fishing Planet nie jestem ekspertem, bardziej taki, powiedzmy, zwykły gracz, który się bawi grą i sobie coś tam działa. Zobaczcie, 73 kilo unikatowy karangs żółtopłetwy. Widzę, że tego unikatowego karangsa to jest chyba najłatwiej tutaj w tej okolicy złowić, bo on mi się trafia dosyć często. Ale to te seriole, no nie tak za często. I teraz pytanie tak. Seriole na przykład łowiłem sporo, jak łowiłem z gruntu. Ja sobie dorzucę kolejny marker. To wam też tutaj pokażę mniej więcej, ale to zobaczcie, bardzo blisko siebie te dwa unikaty. Także coś tu jest na tej rzeczy. Teraz też już może być pytanie, że no tutaj misja jakby wymusza na nas łowienie tym bucktailem. I teraz pytanie, czy bucktail jest najlepszą przynętą na seriole? No mi się wydaje, że nie do końca. Ona bierze na tą przynętę, trafiają się sztuki na tą przynętę, no ale wydaje mi się, że jakbyśmy czysto tutaj przyszli połapać seriole
powiedzmy pod kasę czy pod expa, o, tu coś siedzi, to myślę, że używając innej przynęty na pewno byśmy mieli większą skuteczność, na przykład gruntowo, na żywe jakieś tam przynęty, czy nawet jigstep, żywą rybą. Mam wrażenie, że bardziej to jakoś tak oddawał, no ale no, jest misja, robimy tę misję, staram się robić tę misję, bo mówię, no to dla mnie to jest fajne akurat, że te misje są, nie w każdej grze wędkarskiej, w którą gram, takie misje występują, no i to jest dla mnie zabawa, że w ten sposób się tutaj mogę tym pobawić. Jak mówiłem, ja tu już stoję parę dni, przewijam sobie tam, złowię ileś tych ryb, jak widzę, że trochę te brania ustają, to albo przestawiam łódkę, gdzieś tam odpływam, albo sobie przewijam na kolejny dzień. Jak mówiłem, jeśli chodzi o pogodę, najlepiej jest taka, że gdzie ta górka się robi od godziny, o, tu mieliśmy strzał, poprawkę, nie trafiło. No, gdzie ta górka się pogodowa robi tak mniej więcej od 11, to rośnie aż tak do godziny 18-19 i to są, tak zauważyłem, najlepsze dni, jakie mogą być. No dzisiaj mam taki dzień, który jest mniej więcej wyrównany, ale dopiero tam jakiś był taki delikatny szczyt rano i delikatny będzie wieczorem. Także tutaj testuję, to jest z tych 6 dni, które tutaj stoję, to jest pierwsza taka pogoda, zawsze była ta górka taka od 11 do 19, to fajnie tam te rybki wchodziły, no ale będziemy patrzeć jak to tam dalej się prezentuje. Niestety z tych buktaili, tak jak mówiłem, tych dużych z haczykiem 6-0 posiadam tylko jednego, więc nie bardzo też tam mogę kolorystycznie poszaleć, żeby sobie coś tam zmienić, przetestować, czy może inny kolor lepiej by oddawał, no ale na to też się trafiają te sztuki, też się łowi, więc myślę, że ten kolor aż, znaczy no, nie wiem, czy ma znaczenie, może jakbym miał inny kolor, byłoby lepiej, no ale na ten, powiedzmy, który jest biało, to tam chyba złoto, czarny, tak w ten sposób jest opisany z tej misji, no to tutaj też te ryby idą. Nie dorzucam gruntu, bo obawiam się, że na grunt by ryby dosyć fajnie brały i bym więcej się skupiał na łowieniu tym gruntowym niż tutaj na tym buktailu. O, jest kolejna rybka. Więc póki, że tak powiem, póki nie zrobię tej misji, to na razie jak tutaj sobie przypłynąłem, to sobie stoję z jedną wędką. Nie dodaję sobie jakby drugiej wędki. Podejrzewam, że jakby łowić na dwie wędki, no to tych ryb byłoby więcej. No zobaczcie, teraz ten karangs dużo tu wpłynęło i tutaj cały ten obszar w tym karangsie, ale zróbmy sobie taki rzut po prostu w zupełnie inną stronę. Czasem też tak sprawdzam, te markery dla mnie to są takie troszeczkę też punkty orientacyjne i też nie zawsze jest tak, że w tym miejscu, gdzie jest marker, to jest ryba, a często jest tak, że ryba jest gdzieś tam po takim obszarze. Zauważyłem, że w stosunku do innych map, na których już grałem, Fishing Planet, ta ryba aż tak super precyzyjnie, ona jednego punktu się nie trzyma i bardziej jeżeli występuje, to występuje w danym obszarze. Czyli ten marker, powiedzmy, on sobie gdzieś tam stoi, gdzie złowiliśmy rybę, ale ta ryba, powiedzmy, czy dany gatunek gdzieś tam krąży w tego markera, pewnie są jakieś takie zrobione obszary, w których wokół tego obszaru gdzieś tam występuje dana ryba i po prostu w każdym miejscu, w danym obszarze jesteśmy w stanie gdzieś tą rybkę złowić. Tak to jest na razie moje wrażenie, że nie ma typowych jakby punktów, że tak jak na innych mapach, że musimy konkretnie w marker pierdyknąć, bo inaczej może być ciężko. Tutaj mamy jakby ten obszar występowania trochę większy i nie musimy być tacy precyzyjni, ale to wynika też pewnie z tego, że też mamy tutaj funkcję tego trollingu. Trollingujemy, więc to też nie może być tak, że w jednym miejscu tylko ta ryba występuje, nie? Bo to musi być przy trollingu, ona musi obszarowo gdzieś tam oddawać. Próbowałem też tym buktailem trollingować trochę tutaj po tym obszarze. Mówię, bo może jak z rzutu nie chcę nieraz brać, to może sobie odpalę trolling, ale jakoś tak średnio. Jednak chyba te rzuty takie spinningowe są tutaj najlepsze. I po prostu próbować albo przytrzymanie, albo właśnie ten szarpany taki, i głównie stoni. Próbowałem to znaleźć, ale chyba większość ryb, które łowię, to jest właśnie tak zaraz pod powierzchnią wody, albo właśnie w pół jakby głębokości między dnem a powierzchnią. Tak to u mnie się prezentowało. No i tyle, słuchajcie, no ja raczej widzicie, no tej serioli jeszcze tutaj
mi się nie uda teraz z wami wyłowić. Jak mówiłem, ponagrywałem trochę rybek, takich sobie przerywników, które tam wcześniej, zanim włączyłem nagrywanie z głosem, to sobie tutaj ponagrywałem. Miejsce jest tutaj właśnie ten obszar. Myślę, że jak tutaj będziecie robić tą misję, przypłyniecie w ten obszar, na pewno uda wam się te gatunki złowić. Od razu zaznaczam, to nie jest takie hop-siup, nie? Trochę czasu schodzi, trzeba popróbować, trochę tych dni będzie też pewnie do przewijania, ale myślę, że spokojnie sobie tutaj z tą misją poradzicie i jak najbardziej zachęcam do wykonywania tych misji, no bo to fajne nagrody, a dodatkowo jakieś tam motywacje też dodatkowo można się jakoś tam ten grind finansowy czy expowy można też połączyć właśnie z czymś pożytecznym, czyli w tym przypadku jeszcze dodatkowa misja, dodatkowa jakaś tam nagroda. No i fajnie to wszystko wygląda, szczególnie, że no te seriole olbrzymie japońskie i te karanksy całe i też tutaj te makrele, które się pojawiają, te duże, no to są dosyć fajnie ekspowo i finansowo ryby wycenione w stosunku do tego, ile ta walka trwa, no bo jak widzieliście, nawet z tym unikatem, tam 70 parę kilo, no to jesteśmy w stanie sobie dosyć, o, tu mi się coś przełączyło, dosyć szybko sobie poradzić i zobaczcie, tak jak teraz na przykład, jeszcze na sam koniec pokażę wam, tu już mi się skończyły te brania, bo tu widzicie, no rzucam, nic się nie dzieje, no to sobie na przykład przestawię tą łódkę gdzieś tam bardziej może na środek pomiędzy tymi dwoma tutaj, o, na przykład markerami, które mam przy tej bojce. I tą bojkę, jeżeli nie macie postawioną, też sobie polecam ją tutaj zostawić. Jak będziecie w misji, nie? Jak będziecie mieli tą misję z tym wielorybem, albo będziecie mieli tą misję z... żeby właśnie tutaj te seriole tutaj dołowić, to wam pokażę, to jakby wtedy misja pokaże wam mniej więcej ten obszar. Warto tą bojkę zostawić, to jest takie miejsce, które jest popularne i myślę, że często do niego będziecie wracali. Ja sobie dalej łowię, dalej szukam, o, zobaczcie, tu coś mamy małego, szukam tej swojej szansy, ale widzicie, no wystarczyło się delikatnie przestawić, już te brania z powrotem wróciły. Teraz chyba mamy makrelkę, tak, makrelka. Brania wróciły i warto też tak robić, właśnie nie stać w jednym miejscu przyspawanym, jeżeli nic się nie dzieje, delikatnie przestawienie łodzi jest w stanie czasem zmienić bardzo dużo. Także tyle jeśli chodzi o mnie, jeżeli podobał wam się materiał, zostawcie coś po sobie, jeżeli wam się nie podobał materiał, też zostawcie coś po sobie, zachęcam też do subowania kanału, tak żeby być na bieżąco tutaj z materiałami, no i zapraszam tutaj do zobaczenia jeszcze paru rybek po mnie, a ja się tutaj biorę dalej za łowienie i żegnam się tymczasem z wami i widzimy się może przy następnej jakiejś tam misji, którą odblokuję, jeśli tą uda mi się skończyć. Trzymajcie się jeszcze raz, hej!